Cześć wszystkim, z tej strony Chemiczny Chichot i dzisiaj krótka lekcja na temat izotopów. Izotopy to są odmiany tego samego pierwiastka, które różnią się od siebie liczbą masową. I do tej pory, jeżeli mieliśmy pierwiastek zapisany w postaci EAZ, gdzie Z to była liczba atomowa, no to ta liczba zawsze jest taka sama dla danego atomu, ona się nigdy nie zmienia. To jest taki numer PESEL dla danego atomu. Natomiast w przypadku izotopów będziemy mieli różne liczby masowe. Do tej pory sprawdzaliśmy te liczby masowe z układu okresowego i te liczby wpisywaliśmy tutaj w to miejsce. I tak na przykład dla atomu wodoru, którego liczba atomowa wynosi 1, liczba masowa z układu okresowego również wynosi 1. Natomiast jeżeli chodzi o wodór, to mamy trzy odmiany tego pierwiastka, trzy izotopy i są one takie najbardziej popularne i najbardziej powszechne. Oczywiście liczba atomowa zawsze dla wodoru będzie wynosiła 1, niezależnie od tego, jaki izotop mamy. Przy pierwszym izotopie, którego nazwa to prot, liczba masowa to jest 1. Dla drugiego będzie to liczba równa 2, natomiast izotop trzeci będzie miał liczbę masową równą 3. I pierwszy to był prot, drugi nazywaliśmy deuterem, deuter, a trzeci to jest tryt. I teraz jak sobie spojrzymy na nasze zapisy i policzymy sobie liczbę protonów oraz neutronów dla tych izotopów wodoru, no to o liczbie protonów mówiła ta liczba Z na dole. W przypadku wodoru, no to liczba, w przypadku każdego atomu ta liczba zawsze będzie stała, niezależnie od tego, jaki izotop mamy, więc liczba protonów w każdym przypadku akurat tutaj wynosi 1. Natomiast liczbę neutronów obliczaliśmy poprzez odjęcie od liczby A liczby Z. No i dla protu mamy 1 odjąć 1, czyli neutronów jest w tym przypadku 0. W przypadku deuteru mamy 2 odjąć 1, czyli 1 neutron. Natomiast dla trytu mamy 3 odjąć 1, czyli 2 neutrony. Także mamy izotopy wodoru i one się różnią od siebie liczbą masową, czyli tą liczbą do góry, ale głównie chodzi o to, że różnią się one liczbą neutronów. No i oczywiście liczba neutronów jest ściśle związana z liczbą masową, dlatego jedno z drugim jest związane. Jeżeli chodzi o izotopy, to będziemy mieli do czynienia z trzema pojęciami. Pierwsze z tych pojęć to jest liczba masowa, drugie pojęcie to jest masa atomowa. O trzecim pojęciu będziemy mówili za chwilę. Liczba masowa, masa atomowa, to mógłby sobie ktoś pomyśleć, że no w sumie to chyba jest to samo. No okazuje się, że nie do końca, ponieważ liczba masowa, czyli tutaj ta pierwsza, to jest suma liczby protonów i neutronów danego izotopu. Natomiast masa atomowa to jest to samo co liczba masowa, tylko że wyrażona jako średnia wartość wszystkich izotopów. Czyli jeżeli liczba masowa dla protu wynosiła 1, no to nie jest powiedziane, że masa atomowa też będzie wynosiła 1, ponieważ musielibyśmy tutaj obliczyć średnią mas tych wszystkich trzech znanych izotopów. Tak? Więc jeżeli chodzi o liczbę masową, to jest to masa konkretna danego izotopu, natomiast masa atomowa to jest średnia wartość mas wszystkich izotopów. I tutaj należy uwzględnić jedną sprawę. Dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Ponieważ do tej pory, jak sprawdzaliśmy sobie układ okresowy, no to był sobie wodór, miał on tą liczbę masową równą 1, no a tutaj się nagle okazuje, że wodór ma w sumie 3 izotopy, a my podajemy w układzie okresowym tutaj tą masę pierwszego izotopu, czyli protu. No a dlaczego nie podaliśmy na przykład tego drugiego? No i chodzi tutaj o to, że właśnie my podajemy w układzie okresowym tą masę atomową, czyli średnią z tych wszystkich, średnią masę tych trzech izotopów, ale pamiętać o tym również należy, że tego wodoru na przykład w przyrodzie jest najwięcej. Procentowo tego będzie najwięcej, natomiast tych dwóch to są śladowe ilości. No to teraz jak obliczyć tą masę atomową, tą średnią masę atomową? Możemy ją obliczyć korzystając ze wzoru. Masa atomowa, zapisana jako MAT w moim przypadku, będzie obliczana na podstawie wzoru. Procent 1, czyli zawartość procentowa tego pierwszego izotopu, razy jego masa atomowa. Do tego będziemy dodawać zawartość procentową tego drugiego izotopu, razy jego masa. Do tego będziemy dodawać zawartość procentową trzeciego izotopu, razy jego masa. I tak dalej, w zależności od tego, ile izotopów ma dany atom. Wodór ma 3 izotopy, więc ten wzór w sumie moglibyśmy kończyć na procent 3M3. I to wszystko musimy podzielić przez 100%.
Te 100% bierze się z tego, że jak sobie dodamy procent 1 plus procent 2 plus procent 3, no to suma tych wszystkich procentów musi zawsze wyjść nam 100%. I trzecie pojęcie, z którym będziemy mieli teraz do czynienia, jeżeli chodzi o izotopy, to jest T1/2 i to oznacza okres półtrwania lub inaczej nazywany czas połowicznego rozpadu. Jakby jedna i druga tutaj definicja, jedno i drugie określenie oznacza to samo. No i co to jest ten okres półtrwania? Jest to czas, po którym rozpadowi ulega połowa masy danego izotopu. Jeżeli na przykład mamy izotop węgla, którego masa to 14 i wiemy, bo ktoś nam podał w treści zadania, że ten okres półtrwania czy czas połowicznego rozpadu wynosi 5730 lat i wiemy, że na przykład początkowo mieliśmy 5 gramów tego izotopu, no to po tym czasie, czyli po tych 5730 latach, połowa ulegnie rozpadowi. Czyli jeżeli było 5 gramów, to zostanie połowa z tego, czyli 2,5 grama, a połowa się rozpadnie. Kolejne 5730 lat, jak odczekamy, rozpadnie się znowu połowa, tym razem połowa z tego, co zostało, czyli 1,25 gramów i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że bardziej nam się to wszystko rozjaśni, jak przejdziemy do zadań. I mamy tutaj pierwsze zadanie. W jednym z naturalnych szeregów promieniotwórczych występują m.in. trzy izotopy polonu, których okresy półtrwania podano w nawiasach. Podaj liczbę masową najtrwalszego izotopu polonu wybranego spośród wymienionych powyżej. No ten, który jest najbardziej trwały izotop, no to taki, który będzie się rozpadał najdłużej. No pierwszy rozpada się 3,1 minuty, drugi to w ogóle jakieś tam ułamki sekund, to bardzo szybko, a ostatni 138,4 dnia, więc najdłużej. Dlatego ten będzie najbardziej trwały. I mamy podać liczbę masową tego najtrwalszego izotopu. Liczba masowa zaznaczona jest zawsze tutaj do góry i w tym przypadku będzie to 210. W temperaturze 25 stopni Celsjusza sacharoza hydrolizuje w środowisku odczynie kwasowym, także po upływie 192 minut reakcji ulega połowa początkowej ilości disacharydu. Oznacza to, że okres półtrwania sacharody w opisanych warunkach jest równy 192 minuty. To może sobie to zapiszmy. Oblicz, po ilu minutach ulegnie hydrolizie w opisanych warunkach 75% początkowej ilości sacharozy. Wynik podaj w zaokrągleniu do jedności. Zawsze na początku, jak cokolwiek nam się rozpada, a nie mamy podanej konkretnej masy tego izotopu, czy nie jest podane, że było to na przykład 10 gramów, no to wiemy, że początkowa wartość izotopu to jest zawsze 100%. No bo wszystko to jest zawsze 100%. W przypadku pierwszego rozpadu rozpadowi ulegnie 50% i zostanie 50% izotopu. Czyli 50% się rozpadło, a zostało jeszcze drugie 50%. W przypadku drugiego rozpadu mamy 50%, rozpada się z tego połowa, więc połowa z tego zostaje, a połowa z 50% no to jest 25%. 25% te drugie się rozpadło, łącznie tu już poszło 50% plus te 25 dodatkowe, które ponownie się również rozpadło, które dodatkowo się rozpadło, no to łącznie rozpadło się już 70% tej całości ze 100, a zostało 25%. I to jest w przypadku drugiego rozpadu. I tutaj o taką sytuację nas pytają, tak? Ponieważ polecenie brzmi, oblicz po ilu minutach ulegnie hydrolizie w opisanych warunkach 75% początkowej ilości. 75% początkowej ilości rozpadnie się po dwóch rozpadach, a jeden rozpad trwa 192 minuty, więc dwa rozpady będą trwały 384 minut. I to jest odpowiedź do tego zadania. Szybkość rozpadu promieniotwórczego jest wyrażana okresem półtrwania, okresem połowicznego rozpadu. Definiujemy go jako czas, w którym połowa masy izotopu ulega rozpadowi. Oblicz czas obserwacji próbki radionuklidu, jeżeli przy okresie półtrwania równym 35 minut rozpadło się 87,5% jego początkowej ilości. Zadanie bardzo podobne do tego, co było przed chwilą. Znowu, początkowo było 100%, najpierw mamy pierwszy rozpad i rozpada się 50%. Zostaje oczywiście 50%. W przypadku drugiego rozpadu znowu było 50%, połowa z tego zostaje, czyli 25%, rozpada się 25%, czyli łącznie rozpadło się już 75%, ponieważ 50%, które rozpadło się wcześniej, plus te 25%, które rozpadło się tutaj. W przypadku trzeciego rozpadu rozpada nam się znowu
połowa z tego, co tutaj zostało, zostaje również połowa, czyli tyle samo się rozpada, tyle samo zostaje, czyli 12,5%, ponieważ połowa z 20% to jest 25% to jest 12,5%. No i 12,5% również się rozpada, co łącznie daje nam 75% już wcześniej tego, co się rozpadło i te 12,5%, które rozpadło się teraz, czyli mamy 85,5%, czyli to, o co nas pytają. Czyli mamy trzy rozpady. Każdy rozpad trwał 35 minut, a trzy rozpady trwają 105 minut. Masa atomowa izotopu jest w przybliżeniu równa jego liczbie masowej A. Miedź występuje w przyrodzie w postaci dwóch trwałych izotopów. Skład izotopowy miedzi przedstawiono w poniższej tabeli. Wykonaj obliczenia i podaj liczbę masową AX drugiego naturalnego izotopu miedzi. Przyjmij, że średnia masa atomowa miedzi jest równa 63,55. No i tutaj oczywiście kłania nam się wzór na tą średnią masę atomową. Dla przypomnienia to była masa atomowa równa się procent 1 razy M1, dodać procent 2 razy M2 przez 100%. No i my tutaj mamy podane, że ta masa atomowa średnia jest 63,55, więc możemy sobie podstawić pod nasz wzór. Na dole zawsze będzie w mianowniku 100%. I tutaj mamy pierwszego izotopu było 69%, jego masa to było 63, co wiemy z tabelki. I dodajemy do tego zawartość procentową tego drugiego izotopu razy jego masę, której nie mamy podane, jest to AX. Otrzymaliśmy tutaj równanie z jedną niewiadomą. Jak sobie pozbędziemy się tutaj tego 100 w mianowniku, mnożąc wszystko oczywiście razy 100, to otrzymamy bardzo proste równanie i z tego równania możemy wyliczyć, że AX to jest 64,77, ale w zaokrągleniu tutaj były wartości całkowite, więc myślę, że AX też wypadałoby tak podać, no to jest 65. Poniżej przedstawiono wykres zależności masy promieniotwórczego izotopu polonu od czasu. Symbol MP oznacza początkową masę izotopu. Odczytaj z wykresu wartości okresu półtrwania izotopu polonu. Określ po ilu sekundach próbce zawierającej 100 mg izotopu ulegnie rozpadowi 75 mg tego izotopu. Okres półtrwania jest to czas potrzebny do rozpadu połowy masy danego izotopu, ale mamy tutaj podziałkę, niepodpisaną co prawda, ale ona jest, więc sobie policzmy po prostu ile jest tych podziałek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, a więc połowa masy to będzie 6, bo 6 z 12 to jest połowa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli w tym miejscu, czyli dokładnie spotykamy się tutaj. No to mamy, że ten okres półtrwania to jest 0,16 sekundy. I mamy powiedzieć, po jakim czasie, po ilu sekundach ze 100 mg ulegnie rozpadowi 75 mg. No to jeżeli początkowo było 100 mg, to po pierwszym rozpadzie będzie połowa, zostanie połowa z tego i połowa ulegnie rozpadowi, czyli rozpadowi ulegnie 50 mg. A w drugim rozpadzie kolejne 50% z tego, co było, ulegnie rozpadowi, czyli 25 mg. Czyli łącznie rozpadnie nam się 75 mg po drugim rozpadzie. O to nas dokładnie pytają. Czyli mamy dwa rozpady. Jeden rozpad trwa 0,16 sekundy. No to dwa rozpady to jest 0,16 sekundy razy 2, czyli 0,32 sekundy. Wśród sztucznych przemian jądrowych można wyróżnić reakcje, które są następstwem bombardowania stabilnych jąder nukleonami. Poniżej przedstawiono równanie takiej reakcji, przemiana pierwsza, a drugą opisano schematem przemiana druga. W równaniach tych przemian bilansuje się oddzielnie liczby atomowe, oddzielnie liczby masowe. Ich sumy po obu stronach równania muszą być sobie równe. Oblicz, ile miligramów obu izotopów helo powstałoby łącznie ze 100 mg izotopu litu w wyniku przemiany pierwszej. Czy interesuje nas tylko to? O przemianach jądrowych będziemy mówili w kolejnym temacie, także ze spokojem. Gdyby proces przebiegał z wydajnością równą 100%, przyjmij, że wartości masy atomowej poszczególnych izotopów są równe ich liczbom masowym. No to oczywiście, jak tutaj sobie spojrzymy na te przemiany, mamy lit, którego ta liczba masowa wynosi 6. Mamy ten przyjąć, że te liczby masowe są takie same jak masy atomowe. A po tej stronie mamy dwa izotopy helu. Jeden z tą liczbą masową 3, drugi z liczbą masową 4. Dobra, to na podstawie tej przemiany pierwszej wiemy, że 1 mol litu
rozpada się na 1 mol helu, którego liczba masowa wynosi 3 i 1 mol helu, którego liczba masowa wynosi 4. Wiemy również z tej przemiany pierwszej, że możemy wziąć do obliczeń zamiast moli właśnie tutaj te liczby masowe. Czyli 6 mg litu generalnie daje nam 3 mg tego izotopu pierwszego i 4 mg tego izotopu drugiego, czyli łącznie 7 mg helu, ponieważ tutaj pytają nas o łącznie ile tego helu będzie, a nie ile będzie tej odmiany, a ile będzie tej odmiany. Natomiast my oczywiście nie mamy 6 mg, tylko mamy 100 mg litu i możemy sobie tutaj stworzyć proporcje, że to jest x. Po obliczeniu otrzymujemy 117 mg. Oczywiście tutaj masy atomowe tutaj podawaliśmy zawsze w unitach, ale myślę, że już wiecie o tym, że do obliczeń zawsze możemy sobie przyjąć jednostki, jakie nam się podobają, ze względu na to, że tutaj nie chodzi jakby o to, bo oczywiście moglibyśmy zamienić te miligramy na przykład na unity albo te unity tutaj, w których normalnie jest podana liczba masowa na gramy czy na miligramy, nie ma problemu, natomiast doprowadziłoby nas to dokładnie do tego samego rozwiązania, a mielibyśmy tutaj wartości bardzo małe, razy byłyby te notacje wykładnicze, raz 10 do minus 23, a chodzi tylko i wyłącznie o ten stosunek. Natomiast jeżeli ktoś lubi sobie komplikować życie, to może sobie te unity tutaj pozamieniać oczywiście na gramy, a to potem na miligramy i dopiero stworzyć taką proporcję i niech mi uwierzy lub nie, wynik będzie taki sam. I ostatnie zadanie, które zostawiam do rozwiązania Wam. Odpowiedź do tego zadania będzie w opisie tego filmu, także dajcie znać, czy wyszło Wam tak samo, podobnie, albo gdzie zrobiliście błąd. I do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym filmie.